ogóle mamy plan, żeby jeszcze zrobić jakiś klip do tego, żeby on sobie tam w Houston coś pokręcił u siebie. Jest bardzo, bardzo sympatycznym typem, wiesz, nie należy do tych wyniosłych gwiazd i tak dalej. Tak też no, z tego względu w ogóle doszło do tego typu współpracy. Jesteśmy zadowoleni z tego, co widziałem, to Paul również. Paweł również. Czekajcie, Paweł dzwoni. To jest zajebiście, jak wyszedłem z kabiny i on mnie propsował za moje flow, dziwko. Skurwa, wiesz. Super sprawa, tak też. Więcej tego typu rzeczy. W marcu przyjeżdża Freeway, tak też. Może powstać kolejny kawałek. No, bardzo fajnie, nie? Fajnie. Rozwija się to, no i na szczęście, no i mamy nadzieję, że ruszy generalnie więcej koncertów w Poznaniu zagranicznych gwiazd i nie będzie to tylko Afura 6 razy w marcu w Poznaniu. On już tu gdzieś mieszka, nie? Chcieliśmy go swego czasu na naszą 18 zaprosić, ale zdecydowaliśmy się kupić jeszcze jedną butelkę wódki. No, dokładnie, nie? Afura poza tym ten, no nie mógł przyjechać, bo akurat by nie dostał wolnego w Biedronce, nie? Znaczy nie, no nie lejemy za Afury, pozdrawiamy Afury. Zajebisty raper i tak dalej, ale no to była trochę taka, to jest taka kurwa truskulowa przesada z tymi koncertami, czaj, o co nie chodzi. Mamy takie wrażenie, że na przykład tutaj, dlaczego w Polsce, był na przykład korab z Dazem w Polsce, jak kręci, jak był koncert Snoopa, dokładnie, nie zajebiście. Dlaczego nie ściągniemy Dapsiego tej, kurwa, nie wiem, jak kogoś z Westu, kogoś z południa i tak dalej, tylko mamy tej, to był chyba pojedynczy koncert, nie? Tak to wszystko, takie koncerty, takie kurwa. No teraz już trzeba Houston, nie? To już jednak nie wschodnie wybrzeże. No, zajebiście. Tak, tutaj wszystko zaaranżował mój serdeczny kolega Witek wraz z Saszą, portal Gwiazdy Online, taką reklamę, którzy działają i po Polwolu może nie są zadowoleni od strony finansowej, bo jednak frekwencja nie była jakaś super, ale są zajarani z całą tą otoczką i organizowaniem, tak też mówię, w marcu będzie Freeway, później kurwa, może Scarface, trzymam kciuki, tak też, no jakaś idzie to w dobrym kierunku. Zajebiście, wiesz co, i wydaje mi się, że, nie no, tak teraz powiedziałem, teraz się nad tym zastanawiałem, było fajne, było kilka fajnych koncertów, nie, był... Nie, był, no, Naughty by Nature, kurwa, no, Naughty by Nature, MOP, Necro, Onyx, Das Effectsik. Oni byli w końcu, czy nie? Nie wypalili. Nie wypalili. Ale pozdrawiamy jej tak bardzo serdecznie z Das Effectów. No ale PMD przyjechał. PMD generalnie z Hondą, no dokładnie. Więc no nie ma tak źle, ale jakby było, nie wiem, no jakby były częściej te koncerty, to no bez kitu, na każdym byśmy byli, nie? Na pewno, nie? Na całe szczęście są imprezy typu Splash Festival, czy też Hip Hop Camp. Właśnie jakiś wasz najlepszy koncert, na którym byliście? No to, ja Ice Cube. Przez to, że jestem psychofanem i jak przyszliśmy pod scenę tam ze słoniem, jak zobaczyliśmy, że wchodzi DJ Crazy Tune, ma ogień. No. No i jak za chwilę wyszedł Dapsy, to już było apogeum. No, piękna sprawa. Ale mnóstwo było, kurwa, na MOP byłem 3 razy. Onyx też za kurwa, 3 razy byłeś na MOP? No. Kiedy byłeś tutaj? Splash, kurwa. Faktycznie, najlepszy koncert, kurwa, trudno powiedzieć, bo ogólnie mógłbym powiedzieć, że no w Warszawie był koncert Necro przejebany, była mała frekwencja, ale wszyscy, którzy tam byli bez kitu, znali kurwa teksty, znali refreny. Widać było, że nie to są... Znaleźli się no, nie znaleźli się, kurwa, wiesz, Basia z Anią, które nie miały kurwa co robić, nie? Bo im kurwa centrum handlowe zamknęli, tak więc kurwa... Zajebisty klimat był, byli ci, którzy powinni być. Wiadomo, mogło być więcej osób, ale nie narzekam. Ale wydaje mi się, że taką chyba największą kurwa pizdą to jednak była La Cocca Nostra na koncercie teraz w tym roku na Splashu. No człowieku, na żywo zobaczyć Danny'ego Boya i Everlasta, jak grają Jump Around, no człowieku, masakra. Ja zgłupiałem, ja nie wiedziałem, czy ja mam skakać, czy ja mam robić moshpit, czy ja mam na nich gapić się. Ja nie wiedziałem, co ja mam zrobić ze sobą. Tutaj tyle lat tego gówna słuchasz i nagle to widzisz, no... Dokładnie. Masakra. A jeszcze jakiś Immortal Technique dał zajebisty koncert. Ale to ja wtedy byłem na metodzie z Batman. Aha, no tak.
A że ja... A, nie będę się wypowiadać. No, no, nie no, Immortal zajebisty. Immortal zajebisty, kurwa, koncert Technik. To ja zresztą, no przecież koncert, ty, wiesz, jak jesteś na tego typu dużej imprezie jak Splash, czy przykładowo, nie wiem, jakiś camp, to wystarczy, że jest jakiś wyjebany sound system i na DJ Wadim, którego żaden z nas nie słucha w domu, zrobił taki sound system, taką imprezę, to była... To fakt, że weszliśmy tam dla pani Jary. Jara, rzuć go. Jaram się tobą. Kurwa, za nią biegłem jak grupis. Kurwa, fotę muszę zestrzelić. I taki Vadim, okazało się, że oni są w ogóle małżeństwem. Ja się do niej przytulam, robię tą fotkę, on taki z boku i tak kurwa. To, żeby się w kadrze jeszcze wmieścić. Tam smutno depi trzymał. No, więc kurwa, tam chyba półtorej godziny, jak nie dłużej, oni grali. I tam kurwa zapytali, myśmy, jeżeli poleciał jakiś kawałek, nie wiem, emocji. No, wiem. 14 stycznia w Poznaniu jest. No jest jara, nie? Więc człowieku, to ja idę na 100% na Vadima. Mówię, nie, słyszałem, znaczy się jego, nie wiem czy to był jego mixtape, jego płyty i ten typ faktycznie, jeżeli chodzi o jakieś tam skillsy, jest DJ-em, nie? Jest mega umuzykalnionym typem. Nie jest to coś, co mnie jara na co dzień, tak więc mówię, no nie słuchałem tego, natomiast impreza jaką zagrał, no to jest DJ, nie? To jest DJ. Gdyby w Poznaniu w klubach były, nie? W ogóle jakby w Polsce tutaj w klubach były tego typu sound systemy i tego typu imprezy hip-hopowe, to my byśmy do domu trzeźwy wracali, bo byśmy nie mieli czasu, kurwa, pić tej. Cześć, o co chodzi, nie? Tam było, kurwa, no masakra, no. To bym, no. Tak też, do zobaczenia na następnym Splashu. Yo! Do kogo kierujecie jakby swoje przesłanie i czy macie świadomość, że słuchają was również dzieci i tam jakbyście się do tego odnieśli? Czy zastanawiacie się nad swoimi odbiorcami pisząc coś, czy macie wyjebane na to? Szczerze to ja nie wiem, ja osobiście od samego początku to piszę to dla siebie i dla moich kuzynów, dla ludzi, którzy się jarają tym rapem, jakoś tam chyba nie zastanawiam się. Może to jest mało odpowiedzialne, no ale kto to chwyci w ręce, nie? Jak też, no cóż, jeżeli ktoś kurwa robi sobie kurwa coś głupiego przez naszą muzykę, no to no niestety, no my nie jesteśmy odpowiedzialni za to, że ktoś kurwa robi sobie krzywdę, natomiast to co, może, to co mogę powiedzieć na ten temat, wydaje mi się, jeszcze jest kwestia tego, że wiesz, jak my byliśmy w wieku, kurwa, tam nie wiem, tej 13 czy 14 lat, kurwa, spawacze, kurwa, mówili o, kurwa, wbijaniu, kurwa, widelców w oczy i nastawianiu, kurwa, ostrości. I tej, no, nie wiem, nie, nikt, kurwa, ani ja, ani nikt z moich kumpli, kurwa, nie zrobił sobie ani nikomu przez to krzywdy. Nie wiem, tej z kawałków typu Peda, Roman, ZHP i tak dalej, do dzisiaj lejemy na przykład. I, wiesz, i na przykład tej, no... Jeżeli ktoś sobie, kurwa, zrobi krzywdę, bo, kurwa, nagrałeś kawałek, który się nazywa dupa, to znaczy, że ta osoba, kurwa, miała problem z głową, a nie ty, kurwa, przez to, że ty nagrałeś, kurwa, kawałek, bo z mikserem o tym kiedyś się rozmawiałem i on powiedział, że tej, kurwa, w muzyce Beatlesów Charles Manson usłyszał nadchodzący Helter Skelter tej. No, kurwa, w Beatlesach, kurwa, w Helter Skelter tej? Wiesz o co chodzi, no to jest po prostu, jeżeli ktoś jest idiotą, no to będzie, nie? Dokładnie. Czego by nie słuchał, to i tak pociągnie dalej. A to, że generalnie, że my, no nie wiem, tej, no my za dzieciaka, tej, nie wiem, też oglądaliśmy jakieś, kurwa, nie wiem, tej, jakieś filmy mafijne, brutalne, tej, horrory, whatever shit, słuchaliśmy tej, nie wiem, jakiejś muzyki też, która była cięższa, bo powiedzmy sobie szczerze, w wieku, kurwa, tej, nie wiem, 13 lat, home invasion, kurwa, i tak dalej, potrafię wypaczyć też jakoś, kurwa, psychikę, ale, no co ja mam powiedzieć, że co, kurwa, whatever shit. Jeżeli nie czujecie się na siłach i wasza kondycja psychiczna no, nie jest na tyle wytrzymała, żeby słuchać naszej muzyki, no to po prostu zmieńcie sobie coś innego. Proste. Dokładnie. A to, że dzieciaki nas słuchają, zajebiście. Pozdrawiam każdego dzieciaka, który nas słucha bardzo serdecznie, bo tej, no, jak widzę typka, tej, przykładowo scena, która mi się przypomniała kiedyś, o tym mówiłem też, wchodziliśmy na scenę, przepchaliśmy się w piwnicy 21 jeszcze
i jakiś typek mnie generalnie krepie w ramię, zwracam się i tam stoi, nie wiem, tej, może 14-latek tej, i krzyczy do mnie: horrory, horrory! Ja mówię, no.